kilka moich nowych przemyśleń odnośnie martwienia się. Martwienie się, czyli tworzenie negatywnych scenariuszy, zostało nam nadane odgórnie, narzucone odgórnie. Takim przekonaniem, że człowiek myślący to przewiduje. Przewiduje i się martwi tym, co się może zdarzyć. I dlatego człowiek przewidujący to jest człowiek, który się martwi, który nie cieszy się, bo nie ma z czego. Dla niego wesołe miasteczko jest zawsze zamknięte. Dla niego wesołe miasteczko jest zawsze nieczynne. To nie są pory otwarcia wesołego miasteczka. Wesołe miasteczko wolno otworzyć. W imieniny z okazji Dnia Dziecka i z okazji Dnia Wyzwolenia jakiegoś narodu. Natomiast normalnie należy się martwić. I martwienie się to jest odbieranie człowiekowi radości, czyli przyjemności. Czyli człowiek, który się martwi, jest człowiekiem, który nie przeżywa przyjemności. I to dostajemy w prezencie od poprzednich pokoleń. Ważne, żebyśmy nie przeżywali przyjemności, a jeśli wolno przeżywać przyjemności, to tylko takie jak na przykład alkohol. Alkohol może być przyjemnością, ponieważ pozwala się przez chwilę nie martwić, ale potem jest kac. I teraz uwaga. Teraz wniosek z mojego przemyślenia. Moje przemyślenie jest o tyle daleko idące, że nie posuwa się za daleko. Natomiast pozwala zrozumieć, czemu większość rzeczy jest w życiu człowiekowi zabroniona. Ponieważ sprawiają przyjemność. Jakby człowiek miał przyjemność z życia, to by się nie martwił. A jakby się nie martwił, to nie byłoby tak łatwo nim manipulować. I dlatego, jeżeli człowiek ma za dużo przyjemności w życiu, to należy mu to zabronić z punktu widzenia A, religii, lub z punktu widzenia B, Ministerstwa Zdrowia. Czyli należy wymyślić powód, dla jakiego człowiek powinien się martwić, smucić i być przerażony i żyć w lęku, bo jakby nie żył w lęku, to by za dużo chciał. I dlatego, drodzy panowie, uważajcie, gdyż może tak być, że to, co robicie w swoim życiu, to odbieracie swoim paniom przyjemność. W jaki sposób? W taki, że dajecie im powody do zmartwień. Po co? Żeby je uzależnić od siebie, bo jak kobieta się martwi, to jest uzależniona również od faceta. I to jest ten wniosek, który wyciągam jak królika z kapelusza. Czyli, jeżeli twoja kobieta się martwi, to znaczy, że jest uzależniona od ciebie. Natomiast ty prawdopodobnie nieświadomie, oczywiście nieświadomie, nie wiesz dlaczego, powodujesz, żeby ona była nie tylko ci wierna, ale żeby była ci przynależna. Jak się martwi, to już nie jest wolna. Drogie panie, martwcie się, bo inaczej będziecie zbyt wolne, a wolna kobieta to kobieta niebezpieczna jak ptak.